Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Fach w ręku, tak bywa. Z niczego mogę zrobić coś fajnego. Jak drut pod ręką mam, a u mnie cyk, a u mnie fuch. I zaraz to pod ręką idzie w ruch. Bo u mnie luks i hopsasa. I wszystko to, co majster chciał, to ma. Siemaneczko, dzisiaj krótki filmiczek. Podobno 5 minut to trwa. W tamtym roku uzupełniałem sobie klimatyzację, a w tym roku znowu z jednej strony leci zimne, z drugiej strony ciepłe. Aczkolwiek no jeszcze daję radę po dłuższej jeździe, jeszcze jest w miarę chłodno w samochodzie, ale na początku to jest tragedia i wydaje mi się, że gdzieś jest dziura i uciekł czynnik. I majster kupił specjalistyczny zestaw do nabijania. A o, proszę bardzo. Także o, spróbujemy nabić. Zobaczymy, może jest nabite, może coś innego się zepsuło. Aczkolwiek, kurde, nie słyszałem wiatraków, żeby się włączały wiatraki na klimatyzacji. No. Ale może mi się tak wydaje. Także zaraz zobaczymy. Chodźcie, pokażę wam co i jak. Nie wiem, czy zdążę. Mamy tutaj o karteczkę taką i tu pisze co, ile tam czynnika, jaki czynnik. Mamy R134A i tu jest 810 gram. Prawie kilo wchodzi. Także sporo wchodzi tutaj tego czynnika. I znaleźć tutaj, gdzie jest wyciek, to by była masakra. Pewnie trzeba było tutaj pozdejmować te chłodniczki w ogóle. Chyba, że kurwa, jaki bezpiecznik spalił się od tego, od chłodnicy, od klimatyzacji. Nie, no ale to by co innego, jeszcze mi coś nie działało. Sytuacja wygląda tak, że z tej strony mi dmucha zimnym, tak jak w zeszłym roku, a z tej strony mi ciepły. Dmucha dopiero po jakimś czasie, zaczyna tutaj lekko chłodne lecieć. No i no nie nadąża wystudzić samochodu w środku. No chyba, żebym gdzieś bardzo długo jechał, no to może wtedy by wystudziło. Dobra, może zobaczymy najpierw ciśnienie w układzie, jakie je. Bardzo dobry plan, Andrzeju. I tak, tutaj mamy jedną złączkę. Przy chłodnicy jakoś tutaj. I tutaj mamy drugą złączkę. Tu mi ta wygląda na grubszą. A tam mi wygląda na cieńszą. Zaraz zobaczymy. Pogad, pasowałoby to? Nie, nie założysz nawet. Czyli to nie wchodzi tutaj. Na Allegro można kupić takie zestawy, tam są do różnych. Kupuje się chyba datą samochodu jakoś tak. Bo zależy, który rocznik samochodu. Zależy właśnie od tej złączki. Tutaj. O, tutaj będzie pasować. Także tu możemy sobie sprawdzić ciśnienie, czy nie możemy. Pokaż mi to. Tu. Tak leci. A jak to dokręcę? Będzie ciało? Nie leci, dobra. Teoretycznie jak się wepniemy, to powinno nam pokazać ciśnienie na zegarze. Jakie jest w układzie. Powinno być na zielonym chyba, żeby było dobrze. O kurwa, zegar zamkło. Kie czart. To na zielonym powinno być. Za dużo gazu kto najebał. Tu z tyłu mamy pokazane temperatury, w jakich temperaturach, ile powinno być tego ciśnienia PSI. Jak dzisiaj mamy jakieś 36 stopni, to powinno być od 50 do 55, a u mnie jest kurwa na maksa, skali nie ma. Co to jest? Chyba, że to trzeba na odpalonym. Dobra, majster odpali i zobaczy. I zobaczymy, czy się wiatrak włączy. Czy będzie klimatyzacja działała. Znaczy, klimatyzacja działa, tylko nie słyszałem wiatraka tu nigdy chyba. O, słaby akumulator je. No, muszę podładować akumulator. Co się dzieje? A, na gaz się przyłączył chyba.
Ciśnienie spadło na zegarze, nie wiem czemu. Klimatyzacji nie włączałem. Dobra, włączymy klimatyzację teraz. Włączam klimę. A, spadło. Teraz dopiero spadło ciśnienie na zegarze. Pa, 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 kurwa, widziałeś? Już myślałem, że się coś popsuło i za duże ciśnienie puszcza. Patrzcie, mamy jakieś 15 PSI, a powinniśmy mieć 55 przy takiej temperaturze powietrza jak teraz. Więc musimy dobić. Żeby dobić, to teraz muszę to odpiąć. No. Czyli dlatego mi nie chłodzi w samochodzie na jedną stronę. Za mało jest czynnika, pewnie uciekło. Są takie puszki, które uzupełniają i czynnik, i mają w sobie olej. 3 w 1 chyba są. A ja złą kupiłem. Ja kupiłem sam czynnik. A powinienem kupić taki, który jak jest jakieś małe nieszczelność, to potrafi załatać. Więc będę musiał taką jeszcze jedną puchę kupić, która nam zatka jakąś nieszczelność. Rok czasu i zeszło. Dobra. Czyli co? Teraz bym musiał to odpiąć. Hops. To bym musiał teraz... Hops. Muszę sobie odkręcić, żeby się ta pucha nie przebiła przypadkiem. Teraz przykręcamy puszeczkę. O. Powinno się chyba ją podsiąchać. I teraz ją przebijamy, dokręcając. Jak przebijemy, to będziemy mogli podłączyć. Przebiłem. Dobra, przebiłem. Podłączmy. A, tu musi być do góry nogami. Grbao. Puszka musi być do góry nogami. Podpinamy się do układu. Dobra, odkręcamy. Uwaga. Ewidentnie nie włącza mi się wiatrak klimatyzacji. Co się dzieje, panie Jacku? Nie idzie. Może pusta puszka jest? O, idzie. Teraz dobijamy. Trzeba chyba nie za szybko nabijać, żeby nam tam na ten warning nie wskoczyło. O, chyba się wiatrak włącza. Odpijmy. O, włącza się wiatrak. Zaczyna chodzić. No, teraz dopiero działa klimatyzacja. Normalnie. Dobra, na chwilę zakręcę. I włączę na maksa klimę. Bo chyba nie włączyłem na maksa klimatyzacji. Czyli ustawiamy maksymalne studzenie samochodu. No jest na 40. Panie, może już starczy. Dopuść pan, jeszcze. Na 55 przy takiej temperaturze miało być. Już, bo coś piszczy. Pierdolnie zaraz.
O, cała puszka poszła. Dobra, słuchajcie, chyba mało jest, bo całą puszkę już zużyłem, a tu mi pokazuje na 45 gdzieś, a powinno być 50-55 przy tej temperaturze na dworzu, co jest. Ale ja myślę, że na razie starczy, mam jeszcze jedną taką puszeczkę. No dobra, odłącz pan. Możemy zakręcić. Ewidentnie nie włączał mi się wentylator od klimy. Ona działała na pół gwizdka. Zaraz zobaczymy teraz tu. O, teraz zimne leci. No teraz tu leci zimniutkie. Nabite je. Tanim kosztem. Także daję już zimnym z obu stron, luksusowo. Także o, można se nabić samemu. Nie wiem, jak długo to starczy. Muszę kupić tą puszkę taką, co uszczelnia. No i co, nabiło się luks. Dokładnie nie pamiętam, ile to kosztowało mnie, ale jakieś... No jeszcze je. Albo 70, albo 100 zł razem z tym zegarem. Zegara później już nie musimy dokupywać, bo już mamy. Potem możemy sobie same te puszeczki dokupywać, to będzie taniej. Więc jak wam schodzi raz w roku, to można za taką puszkę kupić i nawet nabić. Tylko mówię, no podobnie są z tymi uszczelniaczami jakimiś, że jest w środku i olej, i jakiś uszczelniacz, i gaz. Będę musiał taką puszkę kupić. Może mi zatka i będzie chodzić. No tak. Jednak szybki filmik. Kurwa, na dupkę żem nabił i nie chodzi. A samochód chodzi. Proszę was, teraz mnie złapało takie natchnienie. Co do lodówki. Tu było bardzo duże ciśnienie na zgaszonej klimatyzacji, a po odpaleniu klimy było mało tego ciśnienia, mało czynnika. A na lodówce żem na wyłączonej nabijał. Więc może być tak, że po prostu jakbym ją odpalił, lodówkę, żeby agregat się uruchomił i wtedy nabijał i może wtedy będzie chodzić. Bardzo dobry plan. Idziemy do lodówki. Oj, majster idioto, ty idioto. Czyli powinienem nabijać gaz na odpalonej lodówce, żeby widzieć prawidłowy poziom tego czynnika. Geniusz. Nie. Geniusz, geniusz. Dawaj pan tutaj. Dobrze. No i tak. Dawaj pan. Gaz. Zaraz robimy tutaj. Tu mam taką złączkę. Tu gaz. Który to zegar był do tego? Ten był do samochodu. Ten był do lodówki. Ten zegar mam do lodówki nabijania, bo on ma tutaj taki zaworek i najpierw trzeba napuścić do niego gazu. Puścić zaworek, żeby powietrze zeszło, żeby powietrza nie nabić do lodówki, nie? Także o, przykręćmy. To jest do przebijania, to trzeba odkręcić. Kurwa, to nie ten gaz, że WD-40 wziął. O, proszę bardzo, u mnie w lodówce jest gaz R600A. Podepniemy. Specjalistyczny zegar. O, tu pan dokręć, tu pan dokręć.
Tu jest zakręcone. Teraz bym musiał odkręcić, żeby tutaj się wypełniło rureczka gazem. Kurwa, nie idzie. Popsułem to. No to. Nie masz kureczka jakiegoś innego? Żeby pasował? Kurwa, no. Musisz coś tu włożyć. O, tu jest kluczyk. A nie, ten kluczyk to muszę tutaj mieć. Żeby tutaj poluzować z tyłu w lodówce. Ej, muszę iść po kombinerki, bo tu żem popsuł ten. Nie przekręca. Ajajajajaj. Masz też tutaj kombinerkami. Cążkami. Co to kurwa? A, bo ty nie w tą stronę kręcisz. Gdzieś tu rozrobił. Dobra. O, jest. Nabiłem tutaj gazu teraz. Ciśnienia. Teraz majster trochę upuści. O, wypchnąłem powietrze. I teraz możemy tutaj przykręcić do naszego zaborku. O, kurwa, bo pierdolnie jeszcze zaworem i... Wybuchniesz, pa. Przykręcamy tutaj. Przy lodóweczce. Może dlatego agregatu nie słychać. Teraz zobaczymy w lodówce, ile jest. Patrzcie, spada w lodówce. Dobra, na lodówce mi pokazuje tyle. Teraz odpalimy lodówkę, zobaczymy, co się będzie działo. Czy spadnie ciśnienie? Jeśli spadnie dużo na włączonej, to ewidentnie... O, agregat się uruchomił. Spada, 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 pa. Gazu tu nie ma. Idioto ty. Mamy to. Ej, lodówka, gdzie chodzić? Ile tam trzeba było nabić? Na 15 barów? Lodówkę? Dobra, majster, do góry nogami wziąłem. To teraz będziemy musieli odkręcać i nabijać. Do zera spadło na zegarze. Także nabijamy ciśnienie do lodówki. Agregat ucich. O! Zakręcamy. Kurwa, gdzie chodzić? To gazu nie było jednak. Dlatego ten agregat taki cichutki był. Majster jak pierdolnie. Spada. O, już są rureczki gorące tutaj na ściance lodówki. Tylko czemu do zera spada cały czas? Może jakaś duża nieszczelność jest? No, teraz buczy coraz głośniej agregat. No, teraz słychać, że to jest lodówka. Kurwa, co tak głośno chodzi? Odejdź, pan. Za dużo żem nabił. Syczy tak, jakby... Gdzieś powietrze się schodziło. Ale zimne rurki są. Głupi kupiłeś drugą lodówkę. A to przecież naprawił. W każdym bądź razie mamy... 15 PSI. 15 PSI. Nie wiem, ile trzeba nabić taką lodówkę. Muszę iść chyba... Dobra, tu zakręcę sobie. Muszę iść chyba zobaczyć w internecie, ile się nabija. Bo to nie jest jak klima.
Dobra, słuchajcie, wygląda na to, że musi być jakieś 35 na budziku tutaj. Na niebieskim polu musi być. No to tak gdzieś przed 40 zatrzymamy, więc jeszcze trzeba dopuścić widocznie, jak na zielonym jest. Czyli majster musi jeszcze dopuścić gazu. Ale tutaj już jest gorące całe, tu z tyłu na lodówce ten... no to wszystki gaz by kurwa zszedł. Na niebieskim. Tak, to jest zielona akurat. Tu jest zegar na... żółty. Każdy zegar kurwa co innego pokazuje. Czyli jeszcze muszę dopuścić. Chyba. Jak głośno chodzi. Popsuła się? Całe plecy gorące. A i dalej błędy jakieś tu migają. Pokaż, jest tu chłodniej? Jest, czuć powiew lodowatego takiego zapachu. Ale czemu się wyłączyła? Całe plecy normalnie jak grzejnik. Dotąd jest. Jeszcze kawałek, bo kurwa chyba za dużo gazu nabiłem. Może upuszczę troszkę. Bo się wyłączył ten agregat. No ale tu mam na niebieskim. Powinno być na 40 chyba. Jak w internecie patrzyłem. Dobra, upuśćcie trochę, zobaczcie co się działo. A w razie czego dobijemy, bo chyba jeszcze jedną taką butlę mam. O kurwa. Ty teraz więcej pokazuje niż było. A wyłącz? Ten zegar coś oszukuje chyba. Włącz, co się działo? Ten zegar chyba jakiś popsuty. Ty, no na niebieskim jest, tak by było dobrze. Ale czego agregat się wyłączył? Włączył się agregat, ale strasznie głośno buczy. Chyba jednak za dużo gazu. W każdym bądź razie ewidentnie było za mało gazu. Agregat powinien się włączyć, nie? Żeby zestudzić całą lodówkę. Dobra, dopiero teraz przeczytałem. W tą stronę nabijacie gaz. Do góry nogami nabijacie liquid. O kurwa, a ja do góry nogami żebym to trzymał. Samego liquidu, żebym dojebał chyba. Andrzeju, niedobrze. Trzeba to upuścić może. Co teraz? Ty, no im więcej spuszczę gazu, tym coraz więcej jest. Teraz to się pan kurde popsuł. O, odpaliła się. Dobrze, nie churczy tak jak wcześniej. Dobra, spuściłem. O! Słyszycie? Upuść pan gazu jeszcze może. Dobra, na razie chodzi. Na razie się nie wyłącza, ciśnienie na zegarze mamy takie o 20. Ale powinno być chyba 35. Ale chodzi na razie, nie wyłącza się. I nie ma takiego dźwięku, jakby miała wybuchnąć, bo taki był wcześniej dźwięk, jakby miał agregat wybuchnąć. Kurwa. No bardzo dobra robota.
Się uparzyłem, orzesz ty w mordę. Dobrze jest. Co tak syci? Wygląda na to, że ewidentnie nie mogę tutaj więcej nabić gazu, bo nie załącza się agregat. Jak jest mniej gazu na zielonym polu, to się załącza agregat, na niebieskim już się nie chce załączyć. Więc chyba musi być na tym zielonym polu. Lodówka chodzi, jest dobrze, tu mi pokazuje jakieś 18 PSI na odpalonej. Wszystko jest gorące. Starczy, zamykamy to, bo widzę, że dobrze chodzi. Że nie wyłącza się agregat, tylko cały czas bąbluje. To może oznaczać tylko to, że dobrze, żem kurwa zrobił. Można się ogłosić w jakiej gazecie, że naprawa klimatyzacji. Jedziecie z taką pusieczką, nabijacie komuś. 500 kurwa. Wcale nie trzeba mieć jakichś komputerów i tego wszystkiego. Nie pamiętam, gdzie ja tą złączkę taką kupiłem. Ją się przykręca i ona się wcina w ten przewodzik. I tam sobie kluczem ampułowym otwieracie dopływ do tej rureczki gazu tego, nie? Co tutaj mam puszczony. Ja to nagrywałem kamerą, ale gdzieś usunąłem te filmik z tego i taka polityka. Za to dałem chyba 6 zł, czy jakoś tak. Taką wcinkę w lodówkę. Ale o, chodzi lodóweczka, chodzi. Tu na zegarze nam tyle pokazuje. Jak się wyłączy, to pokazuje na niebiesko wchodzi ta. Tu mamy lodówę, że mało palec nie przymarznie. Tu mamy wrzątek. Także teraz ładnie idzie po całym tym. To jest nawet ciepłe. A tutaj nigdy ciepło mi nie dochodziło. Więc ładnie chodzi, nie wyłącza się agregat, to mnie cieszy. To znaczy, że dobrze nabiłem tego gazu. A tu cały czas miga błąd. Cicho chodzi. No tutaj to już zimnica jest. Tu już ładnie chodzi. Kurwa, się naprawił. No tutaj teraz już się lodownia jest. No tutaj już luks można zamrażać miękko. Ale daje czadu teraz. Można chałupę ogrzewać tym. No dobra, co? Ja bym to już tak zostawił. Zakręcić to i odłączyć. I już będzie chodzić. Zobaczymy jak długo. Ale myślę, że jeśli gaz zszedł po prostu ze starości, że już długo ona tutaj u mnie jest, no to miało prawo się tam ten gaz w końcu skończyć. Troszkę. I może mogła przestać pracować. Więc myślę, że teraz znowu na parę lat powinna chodzić. Chyba, że naprawdę gdzieś się zrobił jakiś nieszczelność. I powolutku zeszło sobie. No ale zobaczymy. Majster lodówkę naprawił. Naprawił. Samochód naprawił. Naprawił. Kurwa, nowy fach żem odkrył. O, widziałeś? Lodówkaś. Fraser, kurwa, będzie lepiej brzmiało. No i po chuj... gdzie teraz ta lodówka? Nie, człowiek. Będziemy piwo studzić w garażu, o! Dobrze. Ale w garażu, tam skwar jest, ta lodówka prądu tyle napier... Szkoda lodóweczki. I tu bym sobie podajnik dobrowca kurwa, zrobił. Nie wiem czemu błąd tam miga cały czas. Z wykrzyknikiem. Może jakoś to można zresetować. Weź tak przytrzymaj. Ojej, zmieniłem na jakieś Fahrenheity. A to? 0P5, co to jest? 1, 2, 3, 4. Ups.
Co ja żem zrobił? Zazgrzytało coś. Odejdź pan, kurwa. Nie miga już. Ej, coś zgrzytało, jakby zwarcie jakieś się zrobiło. Tutaj, tu jest jakieś P5. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O. Nie wiem, co to robi. Albo jakieś resety, albo to jest test czegoś. Chodzi agregaci. Żem naprawił. No i co, majster naprawił? No bardzo dobra robota. Przestało mrygać. Skasował się ten błąd jakiś. No i luks. Brawo, Serix. Także ewidentnie, jak widać, nie trzeba się bać, że się coś popsuje. Na oko można kombinować. Bardzo dobra robota. Jeszcze zobaczę, ile czasu pochodzi. Ale myślę, że będzie chodzić. Po prostu po parę lat już ma ta lodówka i mógł ten gaz gdzieś tam powolutku sobie ujść albo się skończyć. No dobra. Także git malina, do następnego strzałeczka. Cześć!